co robimy, jak się zachowujemy, czego rzeczywiście chcemy w przyszłości i jak moglibyśmy tę przyszłość zmienić na lepsze. Czym jest ankieta Time to Question, która ma nam pozwolić trochę zajrzeć w przyszłość? Głównym założeniem ankiety, również tej ankiety, która została stworzona kilka lat wcześniej na nieco mniejszą skalę, jest stworzenie globalnego portretu młodego pokolenia. Zresztą nie tylko, bo w ankiecie mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. Ale zależy nam na tym, żeby zobaczyć, jak świat widzą w szczególności ludzie, którzy będą go tworzyć za 20 lat. Dlatego socjologowie, którzy będą później analizować wyniki ankiety w listopadzie, chcą się w szczególności skupić na odpowiedziach osób w wieku 16-34 lata. Zależy nam również, żeby ten projekt zachęcił uczestników do swojego rodzaju autorefleksji, żeby poprzez te pytania, żebyśmy mogli zadać sobie pytania, których najczęściej sobie nie zadajemy, bo nie chcemy albo nie mamy czasu, to nam, mam nadzieję, pozwoli trochę zastanowić się nad naszym zachowaniem, nad przyszłością, jaką sobie wyobrażamy i jakiej sobie życzymy, bo to nie zawsze jest to samo. Ankieta zawiera 133 pytania i jest dostępna w 8 językach, czyli po angielsku, po francusku i po niemiecku oraz w 4 językach azjatyckich. Myślę, że to zajmuje około 10-15 minut, żeby odpowiedzieć na wszystko. Pytania dotyczą bardzo różnych kategorii, bo dotyczą i przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, naszego punktu widzenia na temat ekologii, na temat właśnie naszego własnego zachowania, zmian społecznych, czy ekologia jest dla bogatych, czy powinniśmy przestać jeść zwierzęta, czy powinniśmy prowadzić zieloną dyktaturę. Pytania i ankieta zostały stworzone już jakiś czas temu, więc zaskoczył nas, powiedzmy, jak wszystkich koronawirus, więc dodaliśmy dodatkowe też pytania związane z koronawirusem, między innymi czy epidemia koronawirusa przyniosła zwiększenie solidarności, czy kryzys ekologiczny i kryzys koronawirusa to są dwie strony tego samego problemu. Odpowiedzi są dostępne w czasie rzeczywistym, czyli odpowiadając na pytania możemy zobaczyć, jak inne osoby odpowiedziały na dane pytanie, a również na stronie głównej możemy później zobaczyć odpowiedzi, które możemy filtrować przez kraje, więc możemy zobaczyć na przykład, jak na dane pytanie odpowiedziała Polska w porównaniu z pozostałymi krajami, więc jest to bardzo ciekawe założenie. Wiem, że dużo osób na pewno będzie sobie zadawało pytanie, czy uczestnictwo w tej ankiecie rzeczywiście może przynieść jakieś realne zmiany, więc mogę od razu już odpowiedzieć, że tak, dlatego że przy projekcie Generation What, właśnie prowadzonym kilka lat temu, odpowiedzi było tak dużo, że socjologowie postanowili wysłać je do Komisji Europejskiej, a ta zaprosiła ich do siebie na prezentację tych wyników i w wyniku właśnie tej prezentacji zostały zwiększone fundusze na Erasmusa, bo to było, więc rzeczywiście jeśli dużo osób weźmie, im więcej osób weźmie udział w takiej międzynarodowej ankiecie, tym większa będzie nasza siła i tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniemy wysłuchani. Mam nadzieję, że nie tylko przez Komisję Europejską, ale i rządy danych krajów. Zależy nam też na tym, żeby zobaczyć, czy nasze wartości i nasze zachowania się pokrywają, bo to nie zawsze może być to samo. Pytania zresztą zostały stworzone w taki sposób, żeby właśnie móc zobaczyć, w co wierzymy, a co robimy i czy to zawsze jest to samo. Powiedzmy, dajmy na to, czy jeśli uważamy, że ekologia jest ważna i chcielibyśmy, żeby rządy krajów na świecie wprowadziły pewnego rodzaju zmiany ekologiczne, a z drugiej strony mówimy, że bierzemy prysznic przez 30 minut albo co roku kupujemy nowy telefon komórkowy, to czy to nie jest trochę w sprzeczności jedno z drugim? Oczywiście nie chodzi o wytykanie nikogo palcem, bardziej chodzi o to, żeby pokazać, że jako społeczeństwo jesteśmy w pełni sprzeczności. Nasze pokolenie jest chętne do zmian i ciekawe zmian, bo to jest to pokolenie, które się otworzyło na Unię Europejską, które wyjeżdżało na Erasmusa, które już widziało, jak się żyje gdzie indziej. Jestem rzeczywiście obecnie w gronie osób, gdzie wydaje mi się powiedzenie, że się poleciało gdzieś w kraju samolotem, to jest rzeczywiście siara. Dodatkowo przy promocji tej ankiety stworzyliśmy wideo z różnego rodzaju influencerami z Francji i z Niemiec, bo przypominam, że projekt jest stworzony w większości przez Arte, która jest telewizją francusko-niemiecką.
I jeden z tych influencerów, który ma około tam 19 lat, zrobił live na swoim Instagramie, w którym zadawał między innymi pytania, niektóre pytania z naszej ankiety. I jego publicznością są w większości młodzi ludzie z mniej zamożnych dzielnic. I zadał właśnie między innymi pytanie, czy powinniśmy przestać jeść zwierzęta, albo czy powinniśmy ograniczyć spożywanie mięsa. I bardzo dużo opinii było rzeczywiście pozytywnych, bardzo dużo osób uważało, że to jest rzeczywiście ważne i że powinniśmy ograniczyć przynajmniej spożycie mięsa. Ale kiedy zapytał ich, czy wiedzą, czym jest tofu, bardzo mało ludzi było w stanie podać poprawną odpowiedź. I to, myślę, pokazuje obraz młodego pokolenia, które rzeczywiście jest chętne bardzo do zmian i zadaje sobie pytania na temat podstawności tak naprawdę wszystkiego, co się dzieje w obecnym świecie, czy to systemu politycznego, czy właśnie naszego podejścia do ekologii, czy do jedzenia mięsa, ale z drugiej strony nie znają już dostępnych alternatyw, albo po prostu też ich na nie nie stać. Dużo ludzi nie wie, nawet nie ma pojęcia, z jakim zagrożeniem dla ziemi, dla środowiska wiąże się produkcja mięsa, że to nie chodzi o to, jak się śmieją ironicznie, że ojej, biedne zwierzątka, po to hodujemy, żeby jeść. Nawet jeżeli nie na tym ci zależy, pomyśl o tym, czym oddychasz, bo to produkcja mięsa zanieczyszcza środowisko. Brakuje czego? Edukacji. Jeśli no nie możemy zmienić systemu edukacyjnego wszędzie na świecie, ale myślę, że właśnie te pytania mogą zasiać takie ziarenko niepewności może co po niektórych osobach, które rzeczywiście zaczną sobie zadawać pytania, czy niektóre nasze zachowania są konieczne, bo czasami po prostu robimy coś z przyzwyczajenia, dlatego że nigdy się nie zastanawialiśmy na temat tego, czy można jeść albo robić coś inaczej. Wiem, że w niektórych szkołach we Francji na przykład wprowadzony został jeden dzień w tygodniu, kiedy wszystkie dostępne dania są bezmięsne. I tu chodzi o to, żeby właśnie pokazać młodym ludziom, że można jeść bez mięsa i to nie musi być specjalnie skomplikowane, to nie musi być specjalnie drogie. Jak się ma telewizja do ekologii? Dlaczego właśnie Arte zajmuje się tym projektem? Arte jest kulturalnym kanałem telewizyjnym. Jesteśmy również dostępni, przypominam, w wersji VOD z napisami po polsku, jako Arte po polsku już od 4 lat. Więc ciężko jest mi nawet powiedzieć, że to jest telewizja francusko-niemiecka, to jest raczej kulturalny, europejski kanał kulturalny. Ale kiedy to mówię, bardzo dużo osób myśli, że jeśli to jest kanał kulturalny, to znaczy, że zajmujemy się muzyką klasyczną i sztuką. A to nieprawda, dlatego że staramy się traktować kulturę w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, bo myślę, że kultura osobista taka i ogólnie pojęta kultura to jest po prostu znajomość i ciekawość świata. I zależy nam bardzo na tym, żeby właśnie przedstawiać również i wydarzenia polityczne, geopolityczne, które się dzieją na świecie, problemy zmiany klimatu, problemy zdrowotne, walka z epidemią koronawirusa na przykład. Mamy obecnie w naszej ofercie program, który się nazywa Człowiek przejadł ziemię, który właśnie opowiada o kryzysie klimatycznym. Staramy się rzeczywiście zainteresować ludzi światem i myślę, że to jest... Nie jest to program dla miłośników kultury, chociaż też oczywiście, bo mamy również i operę, i muzykę klasyczną, i programy na temat sławnych malarzy czy pisarzy, ale dla ludzi, którzy są po prostu ciekawi świata. I myślę, że staramy się przekazać różne punkty widzenia, dlatego współpracujemy właśnie, takie było założenie od samego początku, ponieważ to jest telewizja francusko-niemiecka, chodziło o pokazanie tego drugiego punktu widzenia, żeby właśnie trochę poszerzyć horyzonty naszych widzów. Teraz jesteśmy telewizją europejską, bo współpracujemy z 9 stacjami publicznymi w Europie i razem tworzymy różnego rodzaju programy, żeby to nie był jeden subiektywny punkt widzenia, tylko żeby przedstawić różne punkty widzenia i właśnie otworzyć ludzi na świat. I myślę, że to jest również podobne założenie tej ankiety. Staramy się zmusić trochę ludzi do myślenia, pokazać im, jak myślą inni i pozwolić im otworzyć się na świat, otworzyć się na inne kultury, żeby móc je zrozumieć, niekoniecznie może zaakceptować i niekoniecznie się z nimi zgadzać, ale przynajmniej mieć świadomość, jak i dlaczego myślą i zachowują się inni. Zwieńczeniem
tej ankiety będzie, poza oczywiście raportem przygotowanym przez socjologów pod koniec tego roku, będzie 6 dokumentów, które będą dostępne również na Arte po polsku, które właśnie będą przedstawiały zmiany w młodym pokoleniu, tę chęć rewolucji, wprowadzenia zmian. I akcja jednego z tych dokumentów będzie się działa częściowo na terenie Polski. Każdy powinien się zastanowić, jak ta osoba sama mogłaby zmienić świat na lepsze, i myślę, że to naprawdę nie potrzeba. Dla jednej będzie to na przykład zaprzestanie kompletne jedzenia mięsa, dla innej będzie kompletne zaprzestanie latania samolotem. Samo już branie pod uwagę innych opcji, które by mogły nam pozwolić na to, żeby rzeczywiście przyczynić się jakoś do zatrzymania zmian klimatycznych, myślę, że każda inicjatywa się liczy.